STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Panie reżyserze, życie bogate i barwne Jana Banasia to chyba wymarzony materiał na scenariusz. Długo pan zastanawiał się nad podjęciem się tej realizacji takiego właśnie filmu? Zaiste, to życie jest po prostu niesamowite i to był moment, wie pan, kiedy tutaj w czasie wizyty w Zabrzu przy okazji innego filmu, czyli Różyczki, 7 lat temu, zresztą w tym samym kinie, gdzie teraz jesteśmy, powiedziano mi, że byłoby fajnie, gdyby pan zrobił jakiś film, który się dzieje w Zabrze. Ja mówię, no dobra, ale o czym? Macie jakiś pomysł? No tak, Jan Banaś, historia Jana Banasia. No rzeczywiście, jak zapoznałem się z tą historią, to wie pan, od razu wiedziałem, że to jest fantastyczny materiał na kino. Powstało tylko pytanie już potem czysto takie rzemieślnicze, jak to zrobić, tak, jak napisać ten scenariusz, bo to mając nawet fantastyczne życie na tapecie, no trzeba jeszcze napisać dobry scenariusz, czyli jakoś to tak ułożyć do potrzeb filmu, żeby miało ręce i nogi, żeby się opowiadało, bo trochę smutne, trochę śmieszne, wesołe i jakoś tam się to wszystko domykało. Takiego filmu, który tak głęboko dotyka tematyki piłkarskiej, łączy właśnie współczesne ujęcia z tymi archiwaliami naszej wspaniałej piłkarskiej legendy, jeszcze nie było. Czy od strony produkcyjnej to na pewno było bardzo trudne wezwanie? Tak, ja mam świadomość, że takiego filmu jeszcze nie było, że ostatni taki dobry film o piłce nożnej to Piłkarski poker Janusza Zaorskiego, no ale to kręcone bardzo dawno temu w zupełnie innych realiach. No my stanęliśmy jednak przed dużym wyzwaniem takim artystyczno-technicznym, bo w tej chwili zarówno z jednej strony transmisje meczów, zwłaszcza tych z najwyższego poziomu, są już tak perfekcyjnie robione, są jakieś latające kamery przesuwające się na linkach, no że wiedzieliśmy, że no nie możemy po prostu tak tego zrobić, jakby to się kiedyś robiło, że musimy tutaj w tym sposobie pokazania tej piłki właściwie zastosować taką już stylistykę z filmów reklamowych, które znamy, wiele spotów reklamowych o piłce, są one robione perfekcyjnie. No i to było nasze wyzwanie, bo o ile, wie pan, no, trzy ujęcia do filmu reklamowego, który trwa tam 30 sekund, robi się przez 5 dni, a my przez 40 dni robiliśmy cały film, to było dla nas wyzwanie, po prostu zmierzyć się z czasem i z budżetem, żeby przyzwoicie to wykonać na wysokim poziomie, bo wiedzieliśmy, że jeżeli nie pokażemy tej piłki tak, jak to powinno się robić dzisiaj, w dzisiejszych czasach, no to po prostu to będzie nieciekawe. Wiem, że pan jako młody człowiek fascynował się piłką nożną, grał pan, kibicował pan tym naszym piłkarskim legendom. Czy właśnie ten film możemy również potraktować jako hołd tej wielkiej reprezentacji, tym wielkim piłkarzom i Górnika, no i kadry, którzy zdobywali wtedy wielkie triumfy? Proszę pana, no gdyby nie to, że jest na sali pan Adam Nawałka i ogląda film, i jakby w czasie jego okresu, kiedy zajmuje się reprezentacją Polski, zrobiła ona jakieś niewiarygodne wprost postępy, że zaczęliśmy wszyscy wierzyć, że tu się rodzi na nowo wielki polski futbol, no to bym mówił, że to był taki nostalgiczny powrót do czasów, kiedy byliśmy jedną z największych, najlepszych drużyn piłkarskich na świecie. I ja te czasy przeżyłem i widziałem te mecze w telewizji najczęściej. Cieszę się, że teraz sytuacja się zmieniła, że znowu pniemy się w górę i no może, wie pan, to jak młodzi piłkarze, czy ci, którzy chcą zostać piłkarzami, zobaczą, z jaką pasją ci ich poprzednicy w tamtych czasach osiągali ten kunszt. Nie było tam wtedy mowy o jakichś pieniądzach, honorariach, to wszystko było rzeczywiście no niemalże symboliczne, tak? Za bramkę gdzieś tam się dostawało $5 w meczu zagranicznym, skrzynkę pomarańcz czy tam bananów. To byli normalni ludzie, którzy żyli tak jak wszyscy inni, natomiast mieli niesamowitą pasję. I myślę, że tę pasję widać trochę, ona wychodzi z tego filmu i to będzie właśnie tak to ciekawe, żeby się tym trochę zarazić i żeby tak myśleć o tej piłce, tak? Że jak ja w to uwierzę, że jak będzie mnie to pasjonowało, będę chciał bardzo, to cała reszta jest nieważna, tylko muszę być najlepszy, tak jak mówi mój bohater, ja muszę być najlepszy. I już. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.